Następnie wersja z 10 mm podeszwą. Tutaj ze względu na 2 mm różnicy grubości nie czuć tak mocno wszystkich nierówności, czyli możemy używać ich do bardziej ambitnych terenów, czyli tam, gdzie występują kamienie, długie wędrówki i tego typu tereny. Ze względu na większą grubość one już troszkę wolniej profilują się do stopy, jednak bardzo szybko się dopasowują. Warto zwrócić również uwagę, że paski z biegiem czasu miękną i stają się bardziej przyjazne dla stopy. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań do tego, żeby stosować je do sportów wodnych czy do sportów innego rodzaju, jak kajaki, żeglówki, jachty, wędrówki, bieganie, czyli są bardzo uniwersalne. Warto też pokazać, że też śmiało można je zrolować, są elastyczne, podobnie jak ósemka, jednak już troszkę bardziej sztywne, nie ma tutaj żadnego problemu z podwijaniem się podeszwy.